Cześć. Odcinam Was taką konstrukcję. Jest to zamek. Jest to zapięcie rowerowe, takie kablowe, które przywędrowało do mnie od widza Grzegorza. Także Grzesiek, bardzo dziękuję. I cóż, wyróżnia się zdecydowanie wejściem na klucz. Zwróćcie uwagę, że jest taki zamek krzyżowy, który ma pinę, no powiedzmy, nacięcie co 90 stopni na rdzeniu i tam trzeba pogadać z pinami, że to rdzenie w ogóle dało się przekręcić. Zapięcie przywędrowało do mnie w paczce właśnie od Grześka chyba dwa odcinki temu, dwa filmy na kanale, więc jak ktoś ma ochotę zobaczyć wielką, gigantyczną pakę, to zachęcam do rzucenia okiem na profil i tam cofnięcie się o dwa filmy. Natomiast dzisiaj spróbujemy sobie to spikować i też, no cóż, obnażyć po raz kolejny te kablowe zabezpieczenia rowerowe, bo one tak naprawdę chyba nadają się tylko po to, żeby one są dosyć lekkie, żeby dziecku dać do zapięcia roweru, jak jedzie do szkoły, gdzie jest jakiś monitoring na tym parkingu rowerowym, nazwijmy to. No i jak jest zapięty rower, to żaden kolega, koleżanka nie zrobi głupiego psikusa. Natomiast jako antywłamaniowe zabezpieczenie, no to zdecydowanie nie. Za łatwo i za szybko można to przeciąć i za cicho. Dobra, nie paplam. Spróbujmy sobie to spikować. To mam taki napinacz do takich zamków. On dosyć mały ten klucz, jest wąski, wąskie wejście i czy on tu zahaczy się? Powinien przynajmniej. Dobra. Trochę się zahaczył. Dosyć niewygodnie przy kamerze tym operować w wszystkich kierunkach, no ale nie narzekajmy już. Dobra, nie paplam. Nie wiem, czy wytrychem sobie, napinaczem nie zasłaniam sobie. Przyci dotykam pinów za bardzo, więc trochę cofnę. Górny zagadał. O, ładnie zagadał też ten drugi górny. Nie bardzo chce. Czy lekko tam ten lewy dolny zagadał? Tutaj zagadał ten pierwszy, a ten z tyłu jakby sprawiało wrażenie już ustawionych. Lewy górny wydaje się, że jest ok. O, dobra. I po lewej stronie, po lekkim poluzowaniu, udało się ten zamek otworzyć, tak, bez klucza. Konstrukcja no, dosyć ciekawa, nie da się jej raczej, no na pewno się nie da jej strzymować, bo ona nie jest oparta na sprężynce, tylko po prostu na zasadzie takiej no, śruby, którą możemy przekręcić po tym, jak jest to poprawnie spikowane. Dobra, zamykamy. O, dobra, już zamknąłem sobie to bez zapięcia, ale nie o to mi chodzi teraz, żeby to po raz kolejny pikować. Natomiast chciałem Wam pokazać to, jak łatwo ten zamek można przeciąć. Mam do tego celu takie, znaczy mam, można wykorzystać do tego celu, no ja mam narzędzia takie do cięcia kabli. Ja mam trochę sfatygowane. Ono mi tutaj się obsuło, ja próbowałem zaszlifować, więc chodzi o to, że to były nożyczki. I wtedy, jak mamy takie narzędzie, mówię, że to pójdzie tym, to możemy sobie to odciąć w zasadzie na raz, tak? Nie ma żadnego problemu. Żadnej siły nie wymaga. Takie większe nożyce, no to pewnie bez problemu przetną to kilka tych zwojów tego kabla, więc nie polecam takich zamków. Takich zamków, nie zamków. Takich zapięć rowerowych, kablowych. One są dosyć cienkie. Tu mają pewnie, nie wiem, 6 mm rdzenia i centymetr plotu. O, możemy zresztą użyć poziomicy i to sprawdzić. Taki dla koneserów żarcik. Dobra. Nie, że mniej, jest 8. O, tak, tu mamy 8. 8 mm oplotu. Trochę, no nawet matko, to nawet jest mniej. Rdzeń będzie miał 4. Tak na oko, bo moja poziomica jest trochę zgnieciona. Za 4 powiedzmy
To 6 mi nie pasuje trochę. No dobra, 7. Niech będzie krakowskim targiem. Więc to jest dosyć słabe. Co jeszcze mi chodzi po głowie? Tak z ciekawości, nawet sobie przygotowałem bita. Ciekawy jestem, czy jestem w stanie to przekręcić, bo to idealnie w to pasuje. No, idealnie pasuje to, żeby tutaj bita włożyć, tylko pytanie, czy ja jestem w stanie to zrobić w ręku. Jak zwykle przygotowanie kiepskie. W ręku raczej będzie słabo, w sensie pewnie tego nie przekręcę. Prawdopodobnie zniszczę tylko ten mosiądz. Zresztą tam chodzi o rękę. Jeżeli w ogóle uda mi się tutaj przekręcić, to zniszczę mosiądz i nie przekręcę konstrukcji, nie otworzę jej, ale no coś, spróbujmy. 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 O, tutaj szczypce morsytko. Czy ja to jestem w stanie objąć nimi? Akurat nie mam innych. No dobra, tu trzymam. To, tu trzymam to. Nie, to już się go zjechało. Więc to. Takie. Taka próba nie ma kompletnie sensu w tym momencie. Zostawię chyba was z takim oto rezultatem, bo ja tu nie mam nic lepszego, żeby tutaj coś popsuć bardziej. Myślałem, że może jakoś siedzieć siłowo się śrubokrętem uda, się udziłem, a podejrzewałem, że nie, więc zostawiłem to wszystko na koniec zabawy. No dosyć mocno to się niszczy. Dobra, tyle, taka próba bez powodzenia. Niemniej jednak najważniejsze, co chciałem pokazać, to, że te kable, to naprawdę unikajcie tego jak tylko możecie, bo to nie chroni przed niczym tak naprawdę. Naprawdę może być sekunda. I tyle, nie paplam, trzymajcie się. Z czym się może komuś kojarzyć, ale to tylko zapięcie, zamek od kiepskiego zapięcia rowerowego. Dobra, nie paplam, Czesiek, dzięki, trzymajcie się. Cześć.